W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, podczas tego kazania, właściwie nauki, nie będziemy komentowali pięknej lekcji ani bardzo pouczającej Ewangelii, ale chcemy dalej kontynuować nasze rozważania, które trwają podczas naszych dni skupienia, i chcemy dalej rozważać o sakramencie Eucharystii. Podczas minionych wykładów widzieliśmy, jak piękna jest prawda wiary, wiara katolicka o sakramencie Eucharystii. Choć jest to tajemnica wiary, której do końca nigdy nie zgłębimy, możemy i powinniśmy starać się tę prawdę poznać do tego stopnia, jak jest nam możliwe. Realizując w ten sposób radę albo cechę, właściwość wiary, o której mówi święty Augustyn, fides querens intellectum. Wiara szuka zrozumienia. Kto nie chce zrozumieć swej wiary, ten nie wierzy. Dlatego widzieliśmy najpierw jako fundament naszej wiary w ten sakrament to, co naucza Kościół katolicki, opierając się na objawieniu Bożym. I podczas tego pierwszego wykładu czerpaliśmy z dwóch źródeł objawienia Pisma Świętego i tradycji. Widzieliśmy, co nam Kościół, co nam objawienie o tym sakramencie mówi. Dzięki temu wiemy, że Eucharystia to sakrament, pod postaciami którego jest prawdziwie, realnie i substancjalnie obecny Pan nasz Jezus Chrystus. To jest wiara, którą wyznawać musimy, by być katolikami. Tak o tej kwestii naucza Sobór Trydencki, któremu przyszło bronić katolicką naukę o tym sakramencie wobec ataków herezji protestanckiej. W pierwszym kanonie dotyczącym Eucharystii naucza: jeśli ktoś przeczy temu, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii zawarte są prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus, i twierdzi, że tam jest tylko jako w znaku, obrazie lub poprzez swoją moc, niech będzie wyklęty. Następnie we wczorajszych wykładach widzieliśmy skutki, jakie sprawia Eucharystia w tych, którzy ją godnie przyjmują. Zauważmy, że nie mówiliśmy o naszych odczuciach, wrażeniach, przeżyciach, bo to nie jest najważniejsze w naszej relacji z Panem Bogiem, lecz mówiliśmy o obiektywnych skutkach tego sakramentu. Pierwszym i najważniejszym owocem godnego przyjęcia Eucharystii jest jedność z Jezusem i pomnożenie łaski uświęcającej. Nigdy nie możemy o tym zapomnieć, że przyjmując Najświętszy Sakrament, przyjmujemy Pana Jezusa, łączymy się z Jego osobą za pomocą sakramentu, tworząc z Nim jedno, komunię. Dlatego nie powinniśmy, albo powinniśmy pamiętać o tym, gdy mówimy, że przyjmuje komunię świętą, albo przyjmuje Najświętszy Sakrament, to nie przyjmuje coś, nie przyjmuje czegoś, ale przyjmuje żywą osobę, Chrystusa Pana. Następnie widzieliśmy, że Eucharystia jest również pokarmem duszy i pełni taką rolę jak pokarm dla ciała. Po czym rozważaliśmy, że jest ona również obroną przed grzechem, zmniejsza pożądliwość, odpuszcza grzechy powszednie, umacnia miłość, daje duchową radość, gładzi kary doczesne za grzech oraz Eucharystia jest zadatkiem przyszłej chwały. Ale tak jak z innymi prawdami naszej wiary, tak jest z tą największą tajemnicą, trzeba uważać, żeby nie stała się ona tylko teorią, lecz aby była praktyką, aby zawsze było w naszym przekonaniu świadomości to, co ta prawda nam mówi i przekazuje. Musimy się bowiem strzec tego, aby nasza wiara, prawdy wiary, które wierzymy, nie były tylko systemem wierzeń i przekonań, które wyznajemy, a które nie mają żadnego wpływu przełożenia na nasze życie. Musimy często przypominać sobie naukę świętego Pawła, który cytuje proroka ze Starego Testamentu i mówi: sprawiedliwy mój żyje z wiary. Inaczej wyrażając tę myśl, człowiek sprawiedliwy kieruje się w swym postępowaniu wiarą. Jego czyny, jego zachowanie wypływają wprost z wiary, z tego faktu, że wierzy on. Tak i my powinniśmy naszymi czynami świadczyć, że jesteśmy wierzącymi. Nasze postępowanie, nasze wybory powinny wynikać z naszej wiary. Po prostu wiara i przyjęcie prawd jej dotyka całego naszego życia.
W innym wypadku nasza wiara nic nie znaczy. Zgodnie z nauką apostoła, wiara bez uczynków jest martwa. Tak też powinno być z prawdą o sakramencie Eucharystii. Dlatego chciałbym na tym ostatnim wykładzie, o tej ostatniej nauce, wyciągnąć parę praktycznych wniosków, jakie wynikają wprost z przyjęcia prawdy, nie tylko w teorii, ale i w praktyce, że Pan Jezus jest rzeczywiście naprawdę obecny w sakramencie Eucharystii. Pierwszą konsekwencją, jaką wypływa z mocnej wiary w obecność Pana Jezusa pod postacią chleba, jest gorące pragnienie przyjęcia Eucharystii. Skoro widzimy, jak konieczna i pożyteczna jest komunia z Jezusem utajoną w sakramencie ołtarza, jeśli wierzymy w to w sposób naturalny, rodzi się w nas i rodzić się powinno pragnienie tego sakramentu. Pragnijmy komunii świętej. Gdyby tego pragnienia nie było w nas, oznacza to, że nasza wiara jest słaba i nie rozumiemy do końca katolickiej nauki. Tym bardziej nasze pragnienie powinno wzrastać, im lepiej rozumiemy trudności naszych czasów, zdając sobie sprawę, jak łatwo w dzisiejszym świecie zło jest dostępne. Jeden przycisk komputera, telefonu, możemy wiedzieć wszystko, co złe, możemy bardzo łatwo oddalić się od Pana Boga i wpuścić tę wrogą atmosferę do naszych dusz. Niezależnie, jaka jest nasza wada główna. Jak łatwo zatracić chrześcijański sens życia na ziemi w tej atmosferze. Jak łatwo zapomnieć o tym, co jest najważniejsze. Szczególnie nam, jak nigdy dotąd, potrzebna jest głęboka więź z Jezusem. A ta jedność nasza ze Zbawicielem najdoskonalej wyraża się i urzeczywistnia w Komunii Świętej. Jakże często musimy wzbudzać w sobie pragnienie Komunii Świętej. Mimo tego, że znamy znaczenie Eucharystii dla duchowego życia, niemniej jednak tak wiele rzeczy, często błahych, odciąga nas od tego anielskiego chleba, który stąpił z nieba. Jak łatwo dzieje się to, że jesteśmy roztargnieni i rozproszeni podczas tej najbardziej uroczystej chwili w naszym życiu, gdy Stwórca nasz przychodzi do naszego serca, aby tworzyć z nami jedno, aby dać nam swoją miłość i połączyć się z nami. Każdy z nas powinien robić rachunek sumienia z tego pragnienia Eucharystii i czynić to bardzo często. Jak silne jest nasze pragnienie Pana Jezusa. Oczywiście, gdy już jesteśmy w Kościele, pragniemy przyjąć Pana Jezusa. Ale jakie jest nasze przygotowanie, gdy przystępujemy do stołu Pańskiego? Z jaką gorliwością i radością przygotowujemy się do tej chwili przyjścia naszego Pana do naszych dusz? Jaki jest nasz stosunek do niedzielnej mszy świętej, do komunii, moje nastawienie? Tu w Gdyni mamy wielki luksus, mamy 3 msze święte do wyboru. Możemy tak ułożyć nasz dzień, aby spokojnie przyjechać wcześniej i przygotować się. A jednak zdarza się często, że spóźniamy się z przyczyn od nas całkowicie zależnych. Dlatego baczmy, aby nasze serce nie było zimne i abyśmy nie czynili Komunii Świętej z przyzwyczajenia w sposób czysto rutynowy. Pamiętajmy, że musimy postępować w gorliwości. Nasza miłość powinna wzrastać. Nie możemy zadowolić się ciągle takim samym stanem naszej gorliwości, lecz wzrastać w niej. Zgodnie z tym, co mówi święty Jan Bosko, że komunia jest nam potrzebna, aby zbliżać się do doskonałości. Ów święty mówi, każdy potrzebuje komunii. Dobrzy, aby pozostali dobrymi i źli, aby stali się dobrymi. Każdy z nas potrzebuje Komunii Świętej o wiele bardziej, niż to dostrzec możemy. I tego świadomi jesteśmy. Oczywiście wierni tradycji mogą powiedzieć od razu, proszę księdza, my jedziemy tak daleko na mszę świętą, my rozumiemy znaczenie tej Eucharystii. My wiemy, co to jest sakrament Eucharystii. Wiele kilometrów podróżujemy w niedzielę, aby być na mszy świętej. To wszystko prawda. Wiemy i doceniamy tę mszę świętą. Ale musimy pamiętać, że otrzymawszy tak wielką łaskę poznania katolickiej tradycji i mszy świętej, powinniśmy otrzymanej łasce być w coraz doskonalszy sposób wierni i jej lepiej odpowiadać. Dlatego badajmy swoją duszę i starajmy się o większą gorliwość i większą miłość do Pana Jezusa w sakramencie Eucharystii. Bo przecież nikt na serio nie będzie uważał o sobie, że w sposób adekwatny
odpowiada Panu Jezusowi za otrzymany dar Eucharystii, gdy zastanowimy się, jak wielka miłość stoi za tym sakramentem, za tą chęcią Pana Jezusa połączenia się z nami, nikt nie powie, że moja gorliwość jest wystarczająca, aby odpowiedzieć na tę miłość, którą Chrystus mi okazuje. Dlatego zawsze musimy coraz bardziej kochać Pana Jezusa, pragnąć coraz bardziej być Jemu wierni, aby nasza komunia, nasza jedność z Nim, nasza zmiana w Niego była coraz bardziej ścisła i doskonała. Kolejnym, a właściwie ściśle powiązanym z tym pragnieniem Eucharystii wnioskiem, z tej prawdy wiary o sakramencie Eucharystii, jest walka z lenistwem i obojętnością. Nasza natura skłonna jest zawsze szukać wygody dla siebie i wszelki trud i wysiłek, nawet jak doceniamy wartość czegoś, jeśli wymaga to od nas trudu, często stajemy się opieszali, mając nadzieję, że jakoś uda się nam to osiągnąć bez naszego trudu i wyrzeczenia. Na pewno nie raz i nie dwa przyłapaliśmy siebie na ociąganiu się w naszych obowiązkach z tą nadzieją, że mieliśmy nadzieję, że ktoś zrobi to za nas, albo ta sprawa się jakoś ułoży, że już nie będę musiał jej wykonywać. Po prostu jednym ze skutków grzechu pierworodnego jest nasza niestałość w dobrym i chęć pójścia po najmniejszej linii oporu. Pamiętajmy, że diabeł dobrze zna wartość Eucharystii, może nawet lepiej niż my sami. I wie dobrze, że tym gorliwiej będziemy przystępowali i godniej przyjmowali Zbawiciela, tym trudniej będzie Jemu nas odwieść od Boga, przywieźć do grzechu i pozbawić nas życia wiecznego. Dlatego powinniśmy być świadomi, że wróg naszego zbawienia będzie utrudniał nam korzystanie z tego sakramentu. Już to budząc z nas nieuzasadnione wątpliwości, byśmy zrezygnowali dzisiaj z Komunii Świętej. Czy też będzie nas zniechęcał do wysiłku związanego z dotarciem do Kościoła, czy też osłabiał naszą dyspozycję duszy przez roztargnienia czy inne tego typu rzeczy. Diabeł, będąc ze swej natury aniołem, choć pozbawionym łaski, zachował swój intelekt. Dlatego wie, że czasami trzeba wiele wysiłku, by osiągnąć swój cel. Jest bardzo cierpliwy w swym dążeniu, dlatego nie od razu przystępuje do frontalnego ataku, lecz stopniowo osłabia nasze pragnienie do Eucharystii, wykorzystując nasze skłonności naturalne, nasze wady wynikające z temperamentu, właśnie z tego, że nie jesteśmy stali w naszym dążeniu do dobra. Ale przede wszystkim używa różnego rodzaju sofizmatów, aby wmówić nam, że po pierwsze, my to akurat nie potrzebujemy aż tak bardzo Eucharystii, że przecież w domu też można się pomodlić, że wcale nie jest nakazane, by tak często Komunię Świętą przyjmować, że nie ma co przesadzać. Inni może mają czas na takie rzeczy, ale ja akurat jestem tak zajęty i mam tak dużo do zrobienia, że nie mogę nic w tym punkcie zrobić. I po części używa prawdziwych argumentów i słusznych racji ku temu, ale dając im większą moc i znaczenie, niż mają one naprawdę. I w ten sposób odciąga nas od chleba żywota. I te ataki towarzyszą nam przez całe życie. Nierzadko przynoszą swój skutek, co jest wielką szkodą dla nas. Gdy byliśmy albo jesteśmy dziećmi, to wmawia rodzicom, że poza białym tygodniem to nie ma co zmuszać dzieci do zbyt częstej Komunii Świętej, bo przecież dzieci muszą się uczyć, mieć czas na zabawę, muszą mieć dzieciństwo. A i rodzicom nie jest łatwo pójść do kościoła. Gdy stajemy się starsi, to bardzo często przez wyśmiewanie się z pobożności wmawia nam, że za pomocą swych sztuczek, że przesadna pobożność, jakby modlitwa poranna i wieczorna była przesadną pobożnością, że pobożność, chodzenie do kościoła to sprawa dla starszych kobiet, że młoda osoba to nie powinna aż tak dużo poświęcać czasu na modlitwę i sprawy duchowe. Gdy studiujemy albo studiowaliśmy, łatwo odwodzi nas od tej koniecznej praktyki poprzez wmawianie nam, że są teraz sprawy ważniejsze. Nauka, poznawanie nowych ludzi, po prostu korzystanie z tego, że jesteśmy wolni od wpływu i kontroli rodziców i staliśmy się dorośli i możemy wszystko sami robić. Gdy wstępuje ktoś w związek małżeński, pojawia się całkowicie nowa sytuacja, do której muszę się przyzwyczaić. Poza tym często zaczynam pracę zawodową, więc nie ma co przesadzać z tymi duchowymi sprawami.
A gdy pojawią się dzieci, gdy przyjdą dzieci na świat, to już w ogóle nie ma szans, o czym mówić. Gdy podrosną, trzeba pomagać im w nauce, później zarobić na ich studia, a wreszcie móc używać świata i odbić sobie te wszystkie lata poświęcenia. A gdy dożyjemy podeszłego wieku, to przecież trzeba dbać o zdrowie, pilnować wnuków, a nie przesadnie zajmować się religijnością. Przecież chodzę w niedzielę do kościoła i to musi wystarczyć. Drodzy wierni, wiele z tych argumentów jest przecież słusznych. I to jest prawda, ale one są przesadzone. Między całkowitą rezygnacją za pragnieniem Eucharystii, a za dużymi i nierealnymi oczekiwaniami jest cała paleta pośredniego zachowania. Nie jest tak, że mamy do wyboru albo jestem w kościele codziennie, albo jestem w nim nigdy. Między jednym a drugą skrajnością jest cała paleta zachowania, które możemy wybrać, które jest może realne. Nawet jak rzeczywiście bardzo często trudno jest znaleźć czas na dodatkową mszę świętą i komunię. To nie oznacza przecież, że nigdy takiej możliwości nie ma. Wiadomo, że często jest to spory wysiłek, dla wielu z powodu odległości nierealny i niemożliwy. Ale czy od czasu do czasu nie znalazłaby się taka możliwość? Gdy będzie wielkie pragnienie w nas, tam będzie się szukało sposobu do spełnienia tego, czego się pragnie. Ale gdy tego pragnienia w nas nie ma, nie będziemy nawet próbowali jego osiągnąć. Nawet jak coś jest rzadko możliwe, a jest pożyteczne, to nawet te rzadko jest warto się starać osiągnąć. Czyż na tych etapach naszego życia nie potrzebujemy pomocy Pana Jezusa? Czy Zbawiciel nie pragnie towarzyszyć nam w naszych trudach, w naszym dorastaniu, w naszym stawaniu się, w naszym dojrzewaniu? Pomagać nam znosić te wszystkie trudy naszego życia, przynosząc nam obficie łaski. On chce być naszym przyjacielem i towarzyszyć nam podczas naszego życia. Ale czy chcemy my, aby On nam towarzyszył? Z tego serdecznego pragnienia powinno pochodzić również to, że wobec tego sakramentu zachowujemy się z szacunkiem i nabożeństwem. To jest niejako kolejna konsekwencja z przyjęcia prawdy o sakramencie Eucharystii. To, co w naszych czasach niestety jest zapomniane, to postawa wobec tego sakramentu. Sposób obchodzenia się z Panem Jezusem, rzeczywiście obecnym pod postacią chleba, jest budzący grozę. Skoro wierzę, że pod postacią chleba i wina jest rzeczywiście obecny mój Zbawiciel, który tak wiele dla mnie uczynił, to mój sposób zachowania wobec tegoż sakramentu musi wypływać z mojej wiary. I ten szacunek powinien się okazywać na zewnątrz, jak również i wewnątrz nas. Wewnętrzna postawa polega przede wszystkim na tym, o czym mówi święty Paweł w liście do Koryntian, aby badać swoją duszę, swoje serce, czy możemy przyjąć Pana Jezusa. Święty Paweł mówi, ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb i pije kielich Pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Kto wierzy, że wcielony Syn Boży, druga osoba Przenajświętszej Trójcy, przed którym drżą aniołowie, nieustannie śpiewając święty, 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 jest obecny w tym sakramencie, ten nie będzie chciał z grzechem ciężkim zbliżać się do Niego. Jak można do tego zachęcać innych, aby przyjmowali do swoich serc Pana Jezusa, którego swoimi wyborami wyrzucili ze swojej duszy? Gdy słyszymy, jak to biskupi propagują, jest to coś przerażającego. Pragnąć przyjąć Jego ciało, ciało Chrystusa, a jednocześnie duchowo Go wyrzuca ze swojego życia. Oczywiście mam nadzieję, że wśród nas nie ma osób popierających te modernistyczne zachowanie. Ale jeśli chodzi o wewnętrzną postawę, to bardzo często pojawia się też tego typu nieporozumienie, szczególnie u osób, które dopiero zaczęły dostrzegać pewien kryzys w Kościele.
mianowicie przesadne przykładanie wagi do swej wewnętrznej postawy, która niejako niweluje wszystko zło, które dzieje się wokół. Co mam na myśli? Mianowicie to, że ktoś nie akceptuje sposobu traktowania Pana Jezusa i te nadużycia powszechne w Kościele obecnie. I ta sprawa z tą epidemią ten problem nasiliła. Zamiast nie brać udziału w czymś takim, gdzie Pana Jezusa się traktuje w sposób Jemu niewłaściwy, uwłaczający Jego wielkości, często osoby mówią sobie, pójdę do Kościoła, aby cierpieć z Jezusem i Go pocieszyć. A tak naprawdę jedyne, co robią podczas całej tej mszy, podczas całego swojego nabożeństwa, to irytują się i denerwują się, widząc to zło w Kościele i osądzają kapłanów czy wiernych i ani w tym dla własnej duszy korzyści nie odnoszą, ani nie oddają czci Panu Jezusowi. To trochę tak, jakby mąż chodził do domu kogoś, kto ciągle obraża i źle traktuje jego żonę, tylko po to, by jej powiedzieć, jestem przy Tobie, kochanie. Nikt tak przecież nie postąpi, nikt tak normalnie nie zrobi. Zamiast osądzać, co inni robią, czy robią to świadomie, czy nie, czy są masonami, Żydami, czy kimkolwiek innym, my musimy zastanowić się, co my robimy z łaską, którą Bóg nam dał. Bóg dał nam poznać, kim jest, że rzeczywiście naprawdę jest obecny w sakramencie Eucharystii. Czy powinienem tam iść, gdzie Go obrażają? A jeśli chcę wynagrodzić za zniewagę Panu Jezusowi, to na pewno nie uczynię tego, biorąc udział w tym, co Go znieważa. Nawet jak będę miał wewnętrznie najlepszą intencję i będę chciał wewnętrznie Pana Jezusa pocieszyć, to nie tędy droga. Nasza wewnętrzna postawa, wewnętrzna gorliwość będzie nic nieznacząca i może być tylko wymyślona przez nas i obecna w naszym mniemaniu, gdy nie będzie przejawiała się w zewnętrznej postawie. To, jak zachowujemy się na zewnątrz, jest wyznacznikiem naszego wewnętrznego nastawienia. Ogólnie człowiek zawsze przez rzeczy zewnętrzne wyraża to, co jest wewnątrz niego. Na przykład nasza mowa, nasze słowa wyrażają nasze wewnętrzne myśli, których inni nie mogliby poznać, gdybyśmy ich nie wyrazili. Czasami gestami chcemy wyrazić to, czego nie możemy uczynić słowami. Gdy zakochany chłopak chce wyrazić miłość swojej dziewczynie, czyni to za pomocą zewnętrznych rzeczy. Daje kwiaty czy coś innego mającego wyrazić jego miłość czy zainteresowanie nią. W naszych czasach często słychać takie slogany, że to, co zewnętrzne, to się w ogóle nie liczy. Że ważne jest to, aby mieć w sercu dobre nastawienie i mieć to, co trzeba, a reszta to nie ma znaczenia. Ale bardzo często jest to wymówka właśnie braku właściwej wewnętrznej postawy. Gdyby ten zauroczony jakoś dziewczyną młodzieniec wyraził swe zainteresowanie, dając jej zgniłego kwiatka i oświadczył się pierścionkiem, który zdobył z gumy do rzucia, to ta dziewczyna miałaby słusznie powód myśleć, że nie jest traktowana przez niego poważnie. Podobnie nasza zewnętrzna postawa wobec Najświętszego Sakramentu. Zachowanie, ubiór, wszelkie gesty wyrażają na zewnątrz to, co mamy wewnątrz. Gdy podczas udziału we mszy świętej zachowujemy się tak, jak gdybyśmy byli na plaży czy w lesie, gdy nasz ubiór, swoboda zachowania jest właśnie taka, jak w tamtych miejscach, to coś z nami jest nie tak. Jeśli w obecności Pana Jezusa zachowuje się tak, jak gdyby Go nie było, to nie możemy się łudzić, że wewnętrznie to jestem bardzo blisko Pana Boga i Go miłuję. I to jest najważniejsze, gdyż to jest tylko usprawiedliwienie siebie samego. Jest wielką szkodą, że coś takiego jak strój kościelny, który jeszcze za mojego dzieciństwa był czymś zwyczajnym, całkowicie zniknął. I tu nie mam na myśli jakiegoś specjalnego stroju, jakichś specjalnych oznak, ale coś zgodnego z moim stanem, możliwościami, skromny, elegancki ubiór, który używam do kościoła, gdyż to jest wyjątkowa chwila, wyjątkowa okazja. Kiedy ludzie mieli mniej pieniędzy, mniej tych rzeczy materialnych, potrafili dbać o to, co teraz niestety bardzo często zaniknęło, wszystko spowszedniało. Dlatego dobrze by było, aby badać naszą zewnętrzną postawę. Czy ona wyraża nasze wewnętrzne pragnienie i miłość do Jezusa Eucharystycznego?
jakie są nasze gesty w Kościele, jaki jest nasz ubiór, znaki krzyża, przyklęknięcia i ogólnie postawa wyraża, czy ta postawa nasza wyraża naszą miłość i naszą wiarę i przekonanie, że w tym tabernakulum jest mój Zbawca. Zakończmy tę rekolekcję cytatem z Soboru Trydenckiego, który tak często towarzyszył nam podczas tych rozważań, tych dni skupienia. Czytajmy rozdział 5 dekretu Eucharystii, mówiący nam o kulcie należnym temu sakramentowi. Nie ma więc żadnej możliwości wątpienia, że wszyscy wierni Chrystusowi, według zwyczaju stale przyjętego w Kościele katolickim, mają temu Najświętszemu Sakramentowi oddawać najwyższy kult adoracji, który należy się prawdziwemu Bogu. Nie zmniejsza obowiązku uwielbienia to, że Chrystus ustanowił ten sakrament dla spożywania. Wierzymy bowiem, że w nim jest obecny ten sam Bóg, który wprowadzając go na okręg ziemi, Ojciec Przedwieczny mówi: niech mu pokłon oddają wszyscy aniołowie, któremu upadłszy pokłonili się mędrcy, któremu sami apostołowie w Galilei oddali pokłon, jak świadczy Pismo. Oświadcza też Święty Sobór, że nabożnie i w duchu głęboko religijnym wprowadzono do Kościoła zwyczaj, ażeby rok corocznie jakimś dniem świątecznym czczono szczególnie uroczyście ten nader wzniosły i godny uwielbienia sakrament i żeby obnoszono go w procesjach z czcią i chwałą po ulicach i placach publicznych. Jest to bowiem ze wszech miar słuszne, że ustanowiono pewne dni, kiedy to wszyscy chrześcijanie w sposób szczególny i poniekąd wyjątkowy wyrażają wdzięczną pamięć Panu i Odkupicielowi za tak niewymowne i prawdziwie boskie dobrodziejstwo, przedstawiające nam zwycięstwo i triumf Jego śmierci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.